The story you are about to hear is true. Only the names have been changed. Only the name. Still full of running, and he's Götze! It's Mario Götze! It's Super Mario! He might just have won the World Cup for Germany! Here. Jeszcze nie tak dawno, bo 3 lata temu, w 2014 roku, rozgrywano na nim finał Mistrzostw Świata. Na trybunach zasiadło prawie 75 tysięcy kibiców, którzy podziwiali najlepszych piłkarzy na ziemi. Dziś rozgrywane są tu m.in. mecze Ligi Brazylijskiej. Ale jeszcze pół roku temu taka liczba widzów byłaby niemożliwa, ponieważ kilka tysięcy siedzeń po prostu wyrwano. Brazylia, Rio de Janeiro, stadion Maracana. Niegdyś był to największy stadion piłkarski na świecie, który mógł pomieścić nawet do 200 tysięcy osób. To tutaj padł oficjalny rekord frekwencji na meczu piłkarskim. Spotkanie pomiędzy Brazylią a Urugwajem w 1950 roku obejrzało 199 854 widzów. Maracana widziała zdobycie tysięcznej bramki w karierze Pelego, koncerty Franka Sinatry czy Rolling Stonesów, a ostatnią z większych imprez na tym stadionie były Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku. Od momentu ich zakończenia nastąpił szybki proces niszczenia areny. Jeszcze w lutym tego roku zamiast pięknej zielonej murawy można było zobaczyć coś, co prędzej przypominało kartoflisko, którego nie powstydziłyby się kluby z B-klasy. Powyrywane krzesełka, telewizory i zniszczone dekoracje. Tak wyglądał stadion, który pół roku wcześniej gościł drużyny z całego świata. Problemy zaczęły się, gdy żadna z firm, czy to Komitet Olimpijski, czy spółka akcyjna Maracana, nie chciała opłacać zaległych rachunków, przez co stadion popadał w ruinę. Dziś problem jest zażegnany i normalnie rozgrywane są mecze, ale takiego finału sprawy nie doczekały inne obiekty. Jednym z nich jest, a właściwie był, stadion słowackiej drużyny FC Petrzalka. To klub, który w 2005 roku sensacyjnie awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie mierzył się z takimi zespołami jak Rangers, FC Porto i Inter Mediolan. Mogłoby się wydawać, że ten sukces pomógł im się rozwinąć i zyskać przewagę na krajowym podwórku. Jak się okazało, było zupełnie odwrotnie. Po drużynie z tamtych lat nie pozostało nic, nawet stadion, który kilka lat temu został wyburzony. Zespół z Bratysławy występuje dziś w trzeciej lidze. W Polsce również nie brakuje stadionów, które uległy zapomnieniu. Doskonałym przykładem jest poznański stadion imienia Edmunda Szyca, na którym swoje mecze rozgrywała Warta Poznań i okazyjnie Lech, a niegdyś reprezentacja Polski. W czasach II wojny światowej wykonywano tu wyroki śmierci na uciekinierach z obozów pracy przymusowej. Później w PRL na stadion przychodziło tysiące kibiców oglądać takich piłkarzy jak Kazimierz Dejna czy Zbigniew Boniek, który w 1980 roku ze Szkocją zdobył ostatnią bramkę dla Polski na tym obiekcie. Dziś błąkają się tu bezdomni i na próżno szukać choć jednej ławki, a cały teren pokryła zieleń. Nie inaczej jest z innymi obiektami, niekoniecznie piłkarskimi. Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004 roku pozostawiły po sobie wiele aren, które nie są w żaden sposób użytkowane, a jedynie pokazują, w jak bezmyślny sposób można marnować pieniądze. Boiska do siatkówki plażowej czy baseny, na których rywalizowali sportowcy, teraz są symbolem bankructwa oraz miejscem, w którym graficiarze mogą otagować ścianę. W przeciwieństwie do Maracany, tutaj większość obiektów nie została odremontowana, przez co nie nadają się do użytku. Organizacja igrzysk w Atenach kosztowała około 15 miliardów dolarów i to wszystko tak naprawdę tylko dla kilkunastu dni uciechy. Tego typu obiektów na całym świecie jest wiele. Jedne uległy zapomnieniu w wyniku przeniesienia się klubu na nowy stadion, a inne popadły w ruinę z powodów kłopotów finansowych i błędów w zarządzaniu. Jeżeli znacie podobne przypadki, o których nie wspomniałem w filmie, możecie podzielić się nimi w komentarzu. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zostaw subskrypcję i sprawdź inne filmy na moim kanale. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.